Cześć! Zima i karnawał w pełni, a my szukamy sposobów na rozgrzanie się. I przyjemne spędzenie zimowych wieczorów. Agnieszka Olszewska i Piotr Andrzejewski. Przez najbliższe 20 minut zostańcie z nami. Wybierzemy się na koncert polskiego skrzypka Jacka Wawrowskiego. Zajrzymy na scenę Domu Kultury Polski, którą rozgrzał Michał Wiśniewski. A także sprawdzimy, jakie sekrety kryje dawne więzienie na Lukiszkach. Janusz Wawrowski uważany jest za jednego z najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych skrzypków swojego pokolenia. Jako solista koncertował w Wiedniu, Londynie, Caracas czy też Hamburgu, a teraz przyszła kolej na Wilno. W Litewskiej Filharmonii Narodowej zagrał koncert razem z Litewską Orkiestrą Symfoniczną, a my wybraliśmy się na próbę. To można powiedzieć, że Wilno dla Pana jest takim jednym z lubianych punktów koncertowych, bo to nie pierwsza współpraca Pana z Wilnem, jest z Filharmonią Narodową. Tak, absolutnie. Na pewno koncertowym miejscem i nagraniowym, bo przez w ciągu ostatnich 12 miesięcy 3 albumy nagrywałem. Czym wyjątkowy jest repertuar, który brzmi w Filharmonii Narodowej? Rodzina Bacewiczów. To jest to rodzina, która właśnie była rodziną polsko-litewską. Grażyna Bacewicz ze swoim bratem jednym zdecydowała się pozostać przy polskiej wersji nazwiska, a reszta rodzeństwa dwójka postanowiła pozostać właśnie przy Bacewiczów. Także jest to, myślę, taki fantastyczny, wysokiej klasy pomost kulturalny między naszymi narodami. Jaka to muzyka? Bardzo żywiołowa, bardzo wirtuozowska i myślę, że fantastyczne połączenie z jednej strony ambitnej sztuki ze sztuką bardzo przystępną dla melomanów. Wyjątkowość Pana jako muzyka polega też na tym, że gra Pan na wyjątkowych skrzypcach, Stradivarius. Tak, jest to dla mnie wielka radość, że na takiej klasy instrumencie mogę wykonywać właśnie muzykę Grażyny Bacewicz. Są to dzieła bardzo wymagające, wirtuozowsko-technicznie, ale i dźwiękowo. Duża orkiestra symfoniczna na tle, więc rzeczywiście ten instrument, który jest wysokiej klasy, który się przebije przez tą całą orkiestrę, jest jakby narzędziem koniecznym. Skrzypce zostały zakupione jakby z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Już 5 lat i to jest przygoda już dość długa. Budzenia tych skrzypiec do życia, bo one były przez kilkadziesiąt lat leżały nieużywane. Jest Pan nie tylko artystą wykonującym wiele koncertów na całym świecie, ale również wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Chopina. Tak. Ale z tych dróg jest taka ciekawsza, może bardziej wymagająca? Czy... Jest to rzeczywiście coś bardzo ciekawego, coś co mi daje po pierwsze kontakt cały czas z młodzieżą, co jest niezwykle kształcące również dla mnie, myślę, nie tylko dla nich. Pochodzi Pan z Konina. Tak. Czy Konin na mapie muzycznej zasłynął jeszcze jakoś bardziej, jeśli chodzi o muzyków? Oj, z Konina mamy Jana A.P. Kaczmarka, zdobywcę Oscara, kompozytora muzyki filmowej. Czy Warszawa jest właśnie tym Pana domem, punktem serca? Obecnie tak. Tam mam rodzinę, tam żyję już kilkudziesięciu lat od liceum i myślę, że tak, aczkolwiek artysta ma ten dom w różnych miejscach, też taki właśnie, chociażby jak w Wilnie. Pana repertuar ulubiony, co to jest? Obecnie koncentruję się rzeczywiście na muzyce XX wieku i muzyce współczesnej, aczkolwiek dla mnie historia muzyki jest tak ciekawa, jest tylu wspaniałych kompozytorów w historii muzyki od Bacha, albo nawet jeszcze wcześniej, że trudno mi by było z czegoś zrezygnować. Dlaczego, mając możliwość jedzenia 10 dań, miałbym jeść tylko jedno? Złapaliśmy Pana na chwilę przed próbą, więc życzymy powodzenia na koncercie. Bardzo dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. W tym tygodniu Wilno gościło również artystów z teatru w Poniewierzu, którzy przywieźli do Wilna spektakl Kunej, czyli ciało. Agnieszka zapytała artystów o tym, czym dla nich jest ciało. Im bardziej technologia przejmuje naszą codzienność, tym wyraźniej zaczynamy dystansować się od własnego ciała. Kiedy rzeczywistość jest kreowana w naszych myślach i przed naszymi oczami, przestajemy myśleć o swoim ciele fizycznym. A to właśnie ono wraz z umysłem i duchem tworzy człowieka jako złożoną całość. Zagadnienie ciała jako instrumentu, który może mówić i wyrażać myśli człowieka, poruszane jest w spektaklu tanecznym Ciała w reżyserii Mariusza Pienigisa i Adriana Karla Bibiana,
które w tym tygodniu można było oglądać w Wileńskiej Drukarni Sztuki. Zadaniem aktorów na scenie jest wziąć na warsztat własne ciała i przybliżyć widzom ich naturalną zdolność komunikowania się niewerbalnie, a za pomocą ciała. Chociaż ciało też jest werbalne, bo wydaje dźwięki. To oddech, bicie serca, naturalny rytm. Wszystko to mamy, ale brakuje nam czasu na zbadanie siebie. Dlatego ten spektakl jest takim przypomnieniem, że możemy położyć rękę na sercu i zrozumieć, że każdy z nas ma naturalne poczucie rytmu. A za punkt wyjścia wybraliśmy zmęczenie, bo zmęczony człowiek może odkryć w sobie wyjątkowe zdolności. Na próbach najważniejsze było przygotowanie ciała, odczucie tego, co jest w nas, w ciele, a co poza nim. Zaczynaliśmy od oddychania, próby połączenia ciała z podlogą, przenoszenie jego ciężaru z jednej strony na drugą. Niezwykle ważne to jest nie tylko poczucie własnego ciała i stosunek do niego, lecz także powiązanie uczestników spektaklu, świadomość drugiej osoby z boku, z tyłu, przed sobą. To wszystko tworzy istotę tego przedstawienia. Na scenie językiem ciała komunikuje się 10 profesjonalnych aktorów w różnym wieku z Teatru Dramatycznego Józasa Miltinisa w Poniewieżu. Dla większości z nich to pierwsze doświadczenie z tego rodzaju teatrem tańca. Na początku myśli nie dawały mi spokoju. Bardzo denerwowałam się przed występem, bo koncentrowałam się na tym, czy uda mi się zatańczyć. Ale z każdym kolejnym ruchem podczas spektaklu idziemy jakby ku wyzwoleniu od tych myśli. Przestajemy myśleć. Ten spektakl kojarzy mi się z takim wiecznym dążeniem do czystości. Poprzez ruch naszych ciał oczyszczamy swoje myśli i stajemy się czystą, białą kartką. Jako aktorzy znamy się na ruchu scenicznym, jednak w porównaniu z takim teatrem tańca dotąd pływaliśmy w jeziorze. Przygoda z tym przedstawieniem to dla nas niczym poznanie oceanu, w którym początkowo uczysz się utrzymać na wodzie, a dopiero później poznajesz sam ocean, jaką ma siłę, wielkość, jaki jest piękny i ile daje możliwości. Postrzeganie całego ciała totalnie się zmienia. Choreograf Mariusz Pieningis pochodzi z Poniewieża, jednak od wielu lat jest związany z Kownem. To nie pierwsza jego współpraca z teatrem dramatycznym, ale w takiej formie to dla niego wyzwanie i wielka radość. Podczas pandemii kierownik artystyczny teatru Aleksander Szpilewoj zaprosił mnie do współpracy. Obaj pochodzimy z Poniewieża, dobrze znamy teatr Miltinisa. Początkowo trochę przestraszyłem się tej propozycji, bo współpraca z teatrem dramatycznym w takim gatunku scenicznym to niezbadane wody, ale błyskawicznie się zgodziłem, bo bardzo mnie to zaintrygowało. Premiera spektaklu Ciała odbyła się 10 czerwca ubiegłego roku. Jak mówi Mariusz Pieningis, ciała zapraszają do zanurzenia się w wizualność i nieprzeciążania głowy poszukiwaniami znaczeń. Na tej samej scenie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 20 lat temu występował. Dziś znowu tu jest. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje. Minęło nie dużo i nie mało, prawie 20 lat, prawda? Od twojego ostatniego, ostatniego pobytu w Wilnie. Tak, chciałem powiedzieć, że byłem wtedy młody i piękny, teraz jestem tylko i wyłącznie piękny. Nie, żartuję, ale bardzo chciałem przyjechać przez te wszystkie lata do Wilna. Co się zmieniło przez te 20 lat? Urodziła mi się 5 dzieci. 6 mam w drodze, a wychowuję jeszcze 4, więc praktycznie numer 10 w drodze. Przywiozłaś dzieci ze sobą do Wilna tym razem? Nie wszystkie. Dwie dziewczyny? Ale dziewczynki przyjechały ze mną. Widziałam twój występ z Etienet i się wzruszyłeś strasznie. Ja napisałem piosenkę do niej, kiedy zdałem sobie sprawę, że przestaję mieć kontrolę nad córką, że trzeba czas wypuścić dziecko z gniazda. To jest bardzo ważny moment, a dla ojca jest mega trudne. Wolność to jest jedyna swoboda, która powoduje, że człowiekowi wolność do życia wystarczy. Kiedyś w Eurowizji śpiewałeś piosenkę Żadnych granic. Żadnych granic, żadnych lat. Ten tekst nadal pasuje tobie teraz, szczególnie w takiej dobie wojny na świecie. Mi się wydaje, że ten tekst jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Żadnych granic jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Ja mówię o swoich marzeniach, o swoich pragnieniach, o tym, żeby w spokoju za oknem, bo to jest ta największa wartość, jaką mamy, wolność, spojrzeć na dół i zobaczyć po prostu zieloną trawę, a nie spaloną, zobaczyć słońce, a nie dym. Rzucić się przepaść, jest prościej niż ją być.
Jak się zmieniła twoja muzyka? Bo 20 lat nie byłeś w Wilnie, ale od 30 lat jesteś na scenie. Na każdej części z tych koncertów akustycznych wymieniamy 16 piosenek, żeby opowiedzieć tę historię troszkę inaczej. To jest przejście z takiego świadomego buntu do prawdomówności przed samym sobą. Od kilku lat nie zmienia się twoja fryzura. Dlaczego czerwony kolor? Skąd on się wziął w ogóle? Ja poszedłem do fryzjera i chciałem mieć niebieskie włosy, a on powiedział po prostu, mam tylko czerwony. Mamy początek roku. Jakie są twoje najbliższe plany na ten rok? Ja buduję dom. I to jest dla mnie teraz w tym roku zdecydowanie najważniejsze. Jak jest w domu, jeżeli określisz, powiesz, dom Michała Wiśniewskiego? Za oknem jest spokój, w środku jest miłość, jest cała masa dzieci, które nawet jak z tego domu wyjdą, to przyprowadzą swoje wnuki i będą zawsze miały miejsce, które będą mile widziane. Taki jest ten dom. Dzięki. Dziękuję. Michał planuje wybudować dom, a zobaczmy, jakie plany kulturalne możecie mieć na najbliższe dni. W niedzielę 5 lutego Polski Teatr w Wilnie zaprasza do Centrum Kultury w Nowej Wilejce na spektakl Kantata na cztery skrzydła. Sztuka Roberta Bruttera opowiada o spotkaniu znajdującej się na skraju załamania dziewczyny z dwoma aniołami. Przedstawienie reżyseruje Jan Buchwald. Początek o godzinie 16. Wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej na Litwie, finalistka The Voice of Poland, Ewelina Gancewska, zaprasza na solowe koncerty na Wileńszczyźnie. 11 lutego wystąpi w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a 12 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Zabrzmią znane polskie przeboje oraz utwory autorskie. Na ekranach litewskich kin można już oglądać nową produkcję Ernestasa Jankauskasa Man viskas gerai, czyli U mnie wszystko dobrze. Litewski dramat rozpięty między mistyką a rzeczywistością opowiada historię neurobiolożki Marii, która mierzy się z atakami paniki. 10 lutego po projekcji w stołecznym kinie Skalvia odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Dawne więzienie na Łukiszkach od kilku lat funkcjonuje jako przestrzeń kulturalno-rekreacyjna. Jednak jedną z najpopularniejszych atrakcji tego miejsca są wycieczki. Piotrek wybrał się na jedną z nich. Jeszcze nigdy trafić do więzienia nie było tak łatwo. A wszystko to z tej przyczyny, że wilińskie więzienie na Łukiszkach porzuciło swoje ponure oblicze i rozpoczęło zupełnie nowe życie. A o tym opowiada nas Indry. Cześć Indry. Cześć. Jak się zmieniło życie w tym miejscu? Więzienie teraz jest zupełnie innym miejscem. Mamy tu centrum sztuki, odbywają się różnorodne koncerty, zarówno zimą, jak też latem, a nawet wycieczki dzienne i nocne. Czy i my moglibyśmy teraz wziąć udział w takiej wycieczce? Pewnie, że tak. W takim razie idziemy. Zapraszam. Więzienie zostało zbudowane za cara w 1904 roku. Miało trzy miejsca modlitewne. Największym z nich była cerkiew, w której się znajdujemy. Teraz mamy tu specjalną salę koncertową. Przyszliśmy do miejsca, które łączy wszystkie korytarze więzienne. Kiedyś to była kaplica katolicka, o czym świadczy kopuła czy krzyże na balustradzie. Teraz tu na dole znajduje się kawiarnia i odbywają się przeróżne wydarzenia. Przykładem mogą być wieczory taneczne, nazywane Jazz Nights. Nareszcie dotarliśmy do cel więziennych. Oczywiście to są byłe cele, ale autentyczne. Na pewno zauważyłeś, że ściany i drzwi pozostały niezmienione, nawet zapach. Nasi artyści rezydenci zadbali o instalacje tematyczne. Nad sobą możesz zauważyć i rozpoznać szkielety Pokemonów, a pod sobą instalację ze słomy mówiącą o przemijaniu życia. Czy na wycieczki przychodzą byli klienci? Pewnie, że tak. Odwiedzają nas nie tylko pracownicy więzienia, lecz także ci, którzy odbywali tu karę. Oni też są ciekawi tych miejsc, których wówczas nie mogli widzieć. Mamy tu teraz takiego jednego, który czeka na osądzenie, aby można go było przeprowadzić do innego skrzydła, gdzie dołączy do więźniów skazanych na dożywocie. Miejmy nadzieję, że to wkrótce nastąpi. Taki jest nasz manifest. Znając nielatwą historię naszego kraju, wiem, że w tym miejscu byli więzieni nie tylko zbrodniarze, lecz także znani ludzie.
Tak, znalazło się tu wielu więźniów politycznych. Na przykład Żemajtę, która spędziła tu kilka tygodni. Co ciekawe, była silną kobietą i wywalczyła nawet rekompensatę za to, że karmiono ją nieodpowiednim jedzeniem. Był tu także więziony Ramanauskas Vanagas, dowódca litewskich partyzantów, czy też Jonas Vileišis. A teraz znajdujemy się na byłych podwórkach spacerowych. Każdy z nich jest udekorowany innym rysunkiem, wykonanym kiedyś przez więźniów. Czy organizujecie jakieś wycieczki prewencyjno-zapoznawcze? Mamy specjalne wycieczki uczniowskie. Dzieci przychodzą całymi klasami, aby na własnej skórze poczuć cały ten niesmak związany z miejscem, aby uświadomić sobie, że lepiej nigdy się tu nie znaleźć. Dzieci mają wiele wrażeń i rozumieją, że takich miejsc jak te lepiej unikać. Dziękuję, Indrze, za atrakcyjny spacer. Mam nadzieję, że jeżeli tu i trafię, to tylko na wycieczkę. Też mam taką nadzieję. Dziękuję, że nas odwiedziłeś. Spacer po więzieniu naprawdę robi wrażenie i przez to poczułem się głodny. Zobaczmy, co Agnieszka dla nas zdążyła przyszykować. Biało za oknem i na naszym dzisiejszym stole, co się dzieje, również biało dzięki mące i twarogowi. Dziś o serniczkach rozmawiamy i je przygotowujemy z Wiesławem Dydzińskim. Cześć. Cześć, Agnieszka. Zima, trzeba coś słodkiego, tym bardziej, że szybko post, to trzeba tak nasycić się, żeby potem w czasie postu sobie od czegoś odmówić. Widzę, że tu mamy piękne owoce. To będzie służyć jako dekoracja, a do serniczków nam trzeba będzie twaróg, mąka, cukier, cukier puder, jedno jajko, cukier wanilowy i odrobina soli. Dania, z mąki kojarzą mi się z czymś takim długim procesem bardzo robienia. Czy te serniczki też będziemy długo robić do wieczora? No wiesz, ja bym chciał z tobą do wieczora być, ale niestety to szybkie danie i proste. No około 50 minut. Jaki twaróg bierzemy? Ile procentowy on jest? 9%, ale taki, jak ja mówię, cegielka, który jest trąbowany. Do dużej misy Wiesław wkłada kilogram twarogu, cukier, cukier waniliowy, szczyptę soli i mąkę. Kolejność dodawania składników nie jest istotna. Twaróg jest bardzo zdrowy, bo zawiera szereg witamin. Witamina A, niezbędna dla oczu, witaminy z grupy B, witaminę D, ważna na odporność i witamina E. Ale jeszcze należy zauważyć, że twaróg zawiera wapń. Co bardzo dobrze wpływa na rozwój kości. Proszę tobie rękawiczki. Dobra. Rozumiem, że tutaj żaden mikser nie jest potrzebny nam. Nie, tu służy tylko. Palce. Palce nasze. Kogo nie zapytasz, każdy jakby wie, jak to robi się te serniczki, o, tak mniej więcej, ale ja dziś pokażę ten recept i sposób, kiedy u każdego na pewno wyjdzie. Więc jak mieszamy? Mieszamy rękoma. No tak o? Tak, wszystko zmieszamy. O, medytacja. Czasami bardzo fajnie jest tworzyć coś rękoma, wtedy głowa odpoczywa. Tak, a ja wszystko utrębuję, bo nasza masa musi być taka twarda, niby jak cement. Trochę siły męskiej. Wszystko przyciskamy. Kucharz podkreśla, że ciasto nie może być rzadkie, a ścisłe. Ważne też nie dodawać zbyt dużo mąki. Twaróg to podstawa. Formujemy kulkę, niby wiesz, jak teraz śniegu też robimy taką kulkę. Tak, śnieżkę. Kochani widzowie, rzucam was śnieżkę. I tworzymy z niej waleczek. I kroimy sobie jakiego chcemy rodzaju, wysokości, te serniczki. Zaraz szybko u nas walentynki. Zróbmy jeszcze serce. O, bardzo. Sernikowe serce. Pozostało usmażyć. Szef kuchni wrzuca serniczki na kilka minut do głębokiego oleju we frytkownicy. Można też smażyć na niedużym ogniu na patelni. Serniczki gotowe. Została sam najpiękniejsza praca, to do krot. Nasze serduszko, puder. Przypomina nam na śnieg, tak? Tak. Obiecywałam, że będzie biało na stole. No tak. Dekorujemy owocami, polewamy przecierem z malin, dodajemy parę łyżeczek śmietany i karmelizowane orzechy. Pyszne danie gotowe. Smacznego. Mam nadzieję, że tak jak obiecywaliśmy, tak i zrobiliśmy. Pokazaliśmy świetne sposoby na rozgrzanie ciała i ducha. No tak, po takich atrakcjach, spacerach i pysznym jedzeniu raczej nie powinniśmy narzekać na mróz. Nie wiem, ja to uwielbiam zimę. Ważne, żeby była biała. Uciekaj! To prawdziwa śnieżka, nie sernikowa. Pa!